Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak dołączyć do grupy na Facebooku. A więc zaczynajmy. Po pierwsze należy oczywiście przejść na stronkę facebook.com i zalogować się na nasze konto. Możemy oczywiście to także zrobić na telefonie, w aplikacji. No i kiedy już jesteśmy na Facebooku, możemy albo wyszukać jakąś grupę, do której chcemy dołączyć. Czyli dajmy na to, możemy wyszukać grupę miasta, czy też grupę fanklubu o jakimś filmie, serialu, czy też drużynie sportowej i tak dalej, i tak dalej. Albo możemy tutaj z lewej wybrać opcję grupy i następnie będziemy mieli tutaj listę różnych proponowanych grup dla nas, na przykład o podróżach, nauka i technika, czy też kupno-sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. Czyli dajmy na to, wybiorę może podróże. Zobaczmy, jakie to są grupy. No i tutaj, jak widzimy, mamy różne grupy i aby do jakiejś grupy dołączyć, wystarczy kliknąć dołącz do grupy. W tym momencie prośba o dołączenie do danej grupy zostaje wysłana. No i jeśli administrator danej grupy tą prośbę zatwierdzi, to w tym momencie dołączymy do tej danej grupy, do której kliknęliśmy dołącz. Czasem, kiedy klikniemy dołącz, pojawią nam się różne pytania, na które musimy odpowiedzieć, aby zostać zaakceptowanym w danej grupie. Na przykład tutaj jest, zwykłe pytania są proste, czyli na przykład czy przeczytałem regulamin i czy zamierzam go przestrzegać. Więc wystarczy wpisać tak, tutaj możemy odpisać OK, albo na przykład hashtag Tajlandia i tak dalej, w zależności od tego, jakie są pytania. No i jak widzimy, to jest grupa prywatna. Dlatego tutaj musimy odpowiedzieć na pytania i zostaniemy zaakceptowani. No i klikamy prześlij. W tym momencie administratorzy dostali nasze odpowiedzi i być może nas zaakceptują. Możemy także wpisać jakąś nazwę grupy, na przykład popularny League of Legends. W tym momencie wszystkie rzeczy związane z League of Legends zostają wyszukane. No i tutaj po lewej stronie możemy sobie zaznaczyć, że chcemy wyszukiwać tylko grupy, więc zaznaczamy grupy. W tym momencie to wszystko zostanie przefiltrowane i pojawią nam się tylko grupy. No i tutaj ponownie wystarczy kliknąć w tą oto ikonkę, to oznacza dołącz do grupy. Jak tutaj klikamy, mogą się pojawić jakieś pytania, na które trzeba odpowiedzieć, aby dołączyć, jeśli to jest grupa prywatna. Czasem pytań nie będzie. Tak jak w tym oto momencie, czyli kliknąłem i automatycznie zostałem dodany na przykład do grupy. A więc na dziś to było na tyle. Dajcie znać, czy udało Wam się do jakichś grup dołączyć i do jakich grup dołączyliście. No i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.